Telewizja w Polsce.pl. To są gorące pytania. Drodzy Państwo, kampania wyborcza, wybory za kilka dni, 28 dzień czerwca. To ten moment decyzji. My pytamy dzisiaj o to, na kogo nie zagłosują Polacy, albo kto nie będzie chciał zagłosować na polską opozycję. W tle jest oczywiście bardzo gorący temat, czyli spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Jakie to będzie miało znaczenie na wyniki tych wyborów, pytaliśmy w poprzednim punkcie naszego programu. Dlatego teraz zapytamy też o to, kogo nie przekonuje opozycja w tym, co robi, także w krytyce tegoż spotkania, bo te słowa przytaczaliśmy również, między innymi Tomasz Siemoniak mówi o braku konkretnych efektów tej wizyty, co zaskakujące, choćby dlatego, że to były szef resortu obrony narodowej, który powinien wiedzieć, jak ważne jest choćby stacjonowanie wojsk amerykańskich w naszym kraju. Mówi on jednak o tym, że po tym spotkaniu nie będzie konkretnych decyzji. Szymon Hołownia w podobnym duchu wypowiadał się, mówiąc, że będzie to moment do zrobienia sobie selfie w Białym Domu i niczym więcej. Czy rzeczywiście Polacy w ten sposób patrzą na to, co się wczoraj wydarzyło? Pytamy o to naszych gości. Pytamy o to też, na kogo zagłosuje elektorat i dużych miast, i tych mniejszych miejscowości. Wszak kampania wyborcza jeszcze przez te ostatnie kilkadziesiąt godzin trwa i kandydaci na prezydentów jeżdżą po Polsce i nadal spotykają się z wyborcami. Naszymi gośćmi nadal jest pan profesor Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. I dołączył do nas Andrzej Pomarański, czyli ekspert do spraw wizerunku. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. To na początek nasz nowy gość, pan Andrzej Pomarański. Pytanie o to, czy krytyka spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem przekonuje wyborców? Jeśli tak, to jakich? Kto dzisiaj chce deklarować swój głos na Platformę? Jeżeli może przekonywać, to tylko i wyłącznie tych wyborców, którzy są twardym elektoratem Platformy Obywatelskiej, czy też twardym elektoratem antypisowskim, ponieważ od mniej więcej 2015 roku opozycja przekonuje cały czas o tym, że różne rozwiązania są złe i cały czas krytykuje, znaczy nie pokazuje, i tego też nie widzimy w obecnej kampanii wśród przynajmniej części kandydatów opozycyjnych, realnego, konkretnego programu, z którym startują w tych wyborach, oczywiście uwzględniając prerogatywy prezydenta, czyli kwestie bezpieczeństwa, kwestie polityki międzynarodowej, ale też możliwości korzystania z takich rzeczy jak inicjatywa ustawodawcza, którą prezydent ma, czyli jakie projekty ustaw chciałby zgłosić, jakie rozwiązania zaproponować. Tego zwłaszcza nie robi Rafał Trzaskowski, co zarzucają mu też jego kontrkonkurenci po stronie opozycyjnej. W związku z tym, najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, ponieważ opozycja przyzwyczaiła nas, czy duża część opozycji, do tego, że od 2015 roku wszystko równo krytykuje, niezależnie od tego, czy rozwiązania, które proponuje obóz Zjednoczonej Prawicy, są skuteczne, zmieniają polską rzeczywistość, rozwiązują jakieś problemy społeczne, to i tak jest taka krytyka. Taki przykład to jest sztandarowy program 500+, gdzie najpierw opozycja twierdziła, że nie da się go wprowadzić. Potem, jak został wprowadzony, to była bardzo mocna krytyka, że ten program nie działa, nie spełnia swoich oczekiwań, że Polacy nie są z niego zadowoleni. No ale jak w kolejnych wyborach, a przecież mamy kolejne z rzędu, bo były samorządowe, były do Parlamentu Europejskiego, były parlamentarne w Polsce, teraz są prezydenckie, jak się okazało, że jednak duża część opinii publicznej docenia tego typu rozwiązania i programy i one cieszą się popularnością, to i opozycja tutaj poniekąd wycofała się z tej krytyki, ale jednocześnie nie proponuje swoich rozwiązań, co najwyżej ogranicza się do takich prostych stwierdzeń, że to, co zostało dane, nie zostanie odebrane. Tylko wtedy powstaje takie pytanie po stronie wyborców, skoro co najwyżej utrzymacie takie rozwiązania, które wprowadzili wasi konkurenci, to właściwie po co mielibyśmy was popierać, bo jesteście w stanie tylko utrzymać pewne rzeczy, a nie zaproponować coś nowego. W związku z tym tutaj
Ewidentnie można w ten sposób to oceniać. I teraz wracając jeszcze do pytania pani redaktor, kto, jakie elektoraty potencjalnie kogo będą popierały. Na pewno ta krytyka, tak jak powiedziałem, wizyty, chociaż ona jest niespójna, bo też proszę zwrócić uwagę, że przed wizytą opozycja strasznie dużo mówiła o tym, że prezydent nie powinien jechać, nie powinien podpisywać żadnych dokumentów, no bo to jest końcówka tej prezydentury w pierwszej kadencji, a jednocześnie zaraz potem zaczęła mówić, no ale przecież prezydent pojechał i nic nie podpisał, nic istotnego nie podpisał. W związku z tym ten obraz jest, czy ten przekaz jest dosyć niespójny, bo nie można się domagać jednej rzeczy, a potem potencjalnie krytykować tej rzeczy. Natomiast po stronie prezydenta Dudy na pewno popierać go będzie w tych wyborach elektorat Zjednoczonej Prawicy oraz myślę duża część osób, które pozytywnie oceniają zmiany, które w Polsce zaszły po 2015 roku, czyli doceniają zmianę na przykład w polityce społecznej, zupełną zmianę co do podejścia do koncepcji państwa, nie państwa w wersji takiej twardej, liberalnej, państwa stróża nocnego, który nie interesuje się losem swoich obywateli, tylko państwa, który w sposób aktywny działa i w stosunku do potrzeb zwykłych, przeciętnych obywateli, wyborców, ale również proponuje pewne rozwiązania infrastrukturalne, myśli o pewnych dużych projektach, które zwłaszcza w tym trudnym okresie pandemii mogą być motorem napędzającym gospodarkę i pozwolić wrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego. W takim razie, jeżeli mówimy o tych wyborcach i o rozkładzie głosów na poszczególnych kandydatów, należy sobie też zadać pytanie, czy ten twardy elektorat, o którym mówił pan Andrzej Pomarański, wystarczy dla zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego, czy też być może, bo prognozowana nadal jest przecież druga tura tych wyborów prezydenckich, do tego elektoratu dołączy jakiś jeszcze elektorat, no i pytanie, który elektorat, czy być może Konfederacji Szymona Hołowni, czy to będzie miało tak ogromne znaczenie w drugiej turze wyborów, panie profesorze? Jeszcze wracając do pani pierwszego pytania, kto zagłosuje na Andrzeja Dudę albo Rafała Trzaskowskiego, tutaj wyniki badań są niezwykle spójne ze sobą. Najistotniejszym czynnikiem jest pozycja społeczna, gdzie lokujemy się w hierarchii społecznej, związana z wykształceniem, a dopiero na drugim na przykład wiek, płeć i miejsce zamieszkania, chociaż tutaj podział na Polskę wschodnią i zachodnią też odgrywa istotną rolę. Doskonale wiemy, że Zachód, generalnie rzecz ujmując, będzie głosował raczej na Rafała Trzaskowskiego, natomiast twardym elektoratem prezydenta Dudy to są po pierwsze bezrobotni. Prawie 60% bezrobotnych deklaruje głosowanie na prezydenta albo na Prawo i Sprawiedliwość, gdy wybory parlamentarne się odbyły w Polsce. Po drugie, emeryci i renciści. No to jest ogromny elektorat, bo liczy w sumie około 9 milionów. Tam również ten odsetek jest nadreprezentowany zwolenników prezydenta Dudy, wynosi w okolicach 60%. Po trzecie, rolnicy. To jest, jeżeli chodzi o te kategorie społeczne, które nazywamy klasami społecznymi, najbardziej wierny elektorat prezydenta Dudy i Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku. Natomiast na pewno nie będą się rekrutować zwolennicy prezydenta Dudy z kategorii, którą określamy mianem inteligencji czy nowej klasy średniej, specjalistów i kierowników wyższego szczebla, którzy są zagorzałymi zwolennikami Rafała Trzaskowskiego. Natomiast te przesunięcia, o których pani wspomniała, które się dokonają między pierwszą a drugą turą, ja myślę, że Rafał Trzaskowski może liczyć przede wszystkim oczywiście na elektorat lewicy. Powstaje pytanie, czy ten elektorat lewicy to wynosi te 4-5%, tyle co deklaruje tylu respondentów, którzy deklarują głosowanie na Roberta Biedronia w pierwszej rundzie, czy więcej, no bo w końcu z lewicą to się identyfikuje w Polsce około 20%. Z tym, że jak wynika z badań, ta lewica w większości w pierwszej turze, podkreślam, w pierwszej turze deklaruje głosowanie na Szymona Hołownię. Ci ludzie, którzy deklarują się, którzy twierdzą, że mają orientacje lewicowe, szeroko rozumiane, to jest elektorat przede wszystkim w tej chwili Szymona Hołowni. Więc pytanie, czy tylko 4% się przesunie na korzyść Rafała Trzaskowskiego, czy trochę więcej. Natomiast jeżeli chodzi o elektorat PSL-u czy pana Kosiniaka-Kamysza, no to on raczej pójdzie
aczkolwiek nie wszyscy, tak więcej w 60%, tak bym to oceniał, między innymi, pójdzie zagłosować na prezydenta Dudę. Co do Konfederacji, no to pamiętajmy o tym, że to Konfederacja nie jest żadną partią polityczną i tutaj pan Bosak, nawet gdyby taką instrukcję wysłał do swojego elektoratu, że zagłosujcie na Dudę czy na Trzaskowskiego, to ten elektorat nie musi go posłuchać, bo ta Konfederacja składa się z kilku formacji, prawda? Więc ja tutaj akurat nie wierzę za bardzo w siłę przekonującą pana Bosaka, aczkolwiek sądzę, że z punktu widzenia bliskości światopoglądowej Konfederacji, jeżeli chodzi o te aspekty programowe i tej programu stojącego za prezydentem Dudą czy Prawa i Sprawiedliwości, to raczej ten elektorat również w większości pójdzie w drugiej turze głosować na prezydenta. W związku z tym tak to się chyba mniej więcej rozkłada, ale w dalszym ciągu jednak chyba zadecydują te głosy, o czym doskonale wiemy, te głosy osób niezdecydowanych tak całkiem do końca, na kogo będą głosować. Bo ta różnica w tej chwili, która wynika, kształtuje się na podstawie sondaży, no to ona, to jest ułamek procenta, prawda? Więc tutaj nawet te przesunięcia, przepływy elektoratów mogą mieć mniejsze znaczenie, a większe znaczenie mogą mieć jakieś wydarzenia, które się dokonają, dajmy na to, przed tą drugą turą wyborów, przed 12 lipca. Czegoś takiego, czego nie zdajemy sobie sprawy. Takim wydarzeniem obecnie była wizyta prezydenta Dudy w Waszyngtonie, ale czy to będzie działało, czy to utrwali się w świadomości społecznej przez te najbliższe kilkanaście dni, to my tego nie wiemy. Czego w takim razie jeszcze możemy się spodziewać? No i co może przekonać tych nieprzekonanych, ale także co może przekonać ten rozpierzchnięty na kilka grup elektorat lewicy, o którym mówił pan profesor, bo lewica rzeczywiście może dziś skrywać się i za Rafałem Trzaskowskim, i za Szymonem Hołownią, który głosi mocno antyklerykalne hasła, no i za samą lewicą, którą reprezentuje Robert Biedroń. Część, powiedzmy sobie, ekspertów mówi także o tym, że to Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę realizuje postulaty lewicowe, jeżeli spojrzymy choćby o politykę społeczną. Czy tutaj też jest gdzieś ten elektorat lewicowy? Andrzej Pomarański. Na pewno to można było już zauważyć w wyborach 2015 roku, kiedy powstała taki opis rzeczywistości, że o ile Prawo i Sprawiedliwość zagospodarowała dużą część potencjalnie lewicowego elektoratu, ale takiego lewicowego, jeżeli chodzi o kwestie polityki społecznej czy kwestie rozwiązań socjalnych, pewnych transferów. Z drugiej strony wtedy Platforma Obywatelska bardzo mocno zabiegała, jeszcze pamiętam, pani premier Kopacz dokonała takiego skrętu w lewo i zagospodarowała pewną część elektoratu lewicowego, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe. I w tej chwili poniekąd dalej się taki podział utrzymuje. Na pewno to, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę to, o czym pan profesor wspomniał, czyli pewien potencjał elektoratu odwołującego się do lewicowych wartości oraz tego, jaki wynik osiągnęło SLD czy też Nowa Lewica w wyborach ostatnio do parlamentu, to ten wynik Roberta Biedronia, te 2, 3 czy 4%, które w tej chwili uzyskuje, jest dramatycznie niski i dosyć zaskakujący. I tutaj rzeczywiście prawdopodobnie część elektoratu tego wielkomiejskiego, światopoglądowo-lewicowego popiera z jednej strony Szymona Hołownię, a z drugiej strony te przesunięcia nastąpiły w kierunku Rafała Trzaskowskiego, no bo on rzeczywiście odzyskał pewną część elektoratu po bardzo słabym początku kampanii w wykonaniu pani marszałek Kidawy-Błońskiej. To ten wzrost tego elektoratu jest znaczący, tego lewicowego, światopoglądowego, lewicowego, i można byłoby powiedzieć, ostatnie pytanie, bo mało czasu. Co się jeszcze wydarzy, co będzie takim game changerem, czy możemy się go spodziewać po pierwszej turze, a przed drugą? Na pewno sztaby będą pracowały na tym, żeby przykuć uwagę opinii publicznej w drugiej turze.
Myślę, że jeżeli chodzi o pana Trzaskowskiego, to cały czas będzie odcinanie się od jego wcześniejszych poglądów, czyli takie bagatelizowanie, że to, co mówił we wcześniejszym swoim życiu politycznym, to w tej chwili się zmieniło, nie jest istotne. A w przypadku prezydenta Dudy, no to jednak będzie chyba cały czas konsekwentne podkreślanie, po pierwsze, tego, co zrealizował ze swojego programu przez 5 lat kadencji oraz ta współpraca, dobra współpraca z obozem Zjednoczonej Prawicy, no bo po to, żeby zwłaszcza w takich trudnych sytuacjach, takiej trudnej sytuacji pandemicznej móc wprowadzać potrzebne reformy, jest potrzebna dobra współpraca rządu i prezydenta, bo sytuacja koabitacji, kiedy prezydent będzie wetował wszystko to, co zaproponuje rząd, po prostu grozi stagnacją. Tak, jest takie niebezpieczeństwo i politycy o tym mówią, akcentują rzeczywiście te kwestie także. Dziękuję serdecznie za opinię, za komentarze naszym gościom, Andrzej Pomarański i Henryk Domański. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie. I dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych gorących pytaniach.